Siemanko, jak niektórzy z Was być może pamiętają, na słoniowym live'ie mieliśmy taki mały incydent, w wyniku którego ostatecznie odpuściłem przesłuchanie utworu Puzzle. Ale jako że to drobne nieporozumienie zostało wyjaśnione i odpuszczone, a minęły już prawie 4 miechy od ostatniego solowego występu Słonia na kanale, postanowiłem, że czas ponownie oddać mu scenę, a doskonałym wyborem będzie właśnie ten zbanowany wtedy kawałek. Od razu zaznaczam, że klip ze względu na obwarowanie prawami autorskimi niestety będzie zablurowany. Jako szanujący się zdeklarowany słoniofil zakładam, że absolutnie każdy ma obowiązek znać pozytywnego rapera Wojtka, w związku z czym nie będę przybliżał postaci. Zresztą robiłem to przed którymś odcinkiem, więc po prostu lecimy z tematem. Słoń, Puzzle, zapraszam. Vulgarus. Polecam. To nie jest płatna współpraca. Po prostu są spoko. Raz, raz. Yo. Wymieszane narkos, alko, hardko, wszystkich baniach, ucieczka przed samotnością, jakieś dziwki w barach. Często na własne życzenie był mi bliski dramat. Dziś powyciągałem wnioski z tamtych blizn i złamań. Umiem zniszczyć, skłamać, wiem czym jest honor, pizdo. A mosty, które palę, oświetlają moją przyszłość. Niech huny co noc błyszczą, to dla mnie żadna strata. Jebać tych, którzy widzą we mnie tylko mój awatar. Z własnej winy w tarapatach. Młody, głupi Wojtek, najebany w sztok. Gdzieś pod klubem darłem mordę, w którą w sobotę lub piątek. Zgarnąłem tęgi wieb, a los śmiał mi się w oczy. Jak te świnie z Angry Birds, leciała mi z gęby krew. Dobra, nie ma się gdzie wcisnąć, to niestety trzeba na chama. Co już wiemy, mamy kolejny emocjonalny, autorefleksyjny utwór, w którym artysta opowiada nam o swoich trudnych przeżyciach z przeszłości, którą to niejednokrotnie, jak przyznaję, na własne życzenie jeszcze sobie komplikował. Co jest niestety dość częstą, wydaje się, praktyką. No i stanowi swego rodzaju błędne, samonapędzające się alko-narko-szmatokoło. Co jest jednak w tym wszystkim bardzo ważne i co Słoniowi, jak widać, się udało, to pora się opamiętać i zatrzymać to koło, zanim będzie zwyczajnie za późno. Spalić te toksyczne mosty i ruszyć w lepszą przyszłość. I właśnie co ciekawe, Słoń fajnie przekuł to palenie mostów w coś pozytywnego, bo jak wiemy, w takiej ogólnej świadomości społecznej to sformułowanie jest raczej nacechowane pejoratywnie. Jako wiecie, takie niepotrzebne zamykanie sobie ewentualnej drogi powrotnej, na przykład ubliżając szefowi i współpracownikom przy zmianie pracy. Ale okazuje się, że kiedy chodzi o odcięcie się raz na zawsze od niszczącej nas psychicznie i fizycznie pełnej używek i depresji przeszłości, to takie spalenie mostu wydaje się być najlepszym, co możemy zrobić. Nie jest oczywiście łatwe. Wymaga siły, odwagi, determinacji, ale ostatecznie może stanowić, nawet nie może, tylko stanowi o naszym być albo nie być na tym łespadole. Dzięki wieb, a los śmiał mi się w oczy, jak te świnie z Angry Birds. Leciała mi z gęby krew, czułem się w chuj żałośnie. Jestem zwykłym gościem, żaden ze mnie zapaśnik czy bokser. I wiem, że na własną prośbę dostęp w pierdol, bo żyłem w przekonaniu, że znam kod na nieśmiertelność. Bo każdy mędrzec jest czasem to też takie powszechne, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Myślą, że są nieśmiertelni, że jakiś problem ich nie dotyczy, że jakieś nieszczęście ich nie dotknie. A to wielki błąd, moi drodzy. Życie jest mega kruche i to tak naprawdę jest sekunda, żeby na własną prośbę wpierdolić się w takie bagno, że już nikt was nie wyciągnie i pozostanie w nim wam tylko, zgnicie w nim jak śmieć. Zastanówcie się nad tym. Bo żyłem w
przekonaniu, że znam kod na nieśmiertelność. Bo każdy mędrzec jest czasem zwykłym głupcem, a słowa największego z mówców bywają puste. Nim urwie się mój hejnał i bezpowrotnie usnę, układam na bitach mój własny świat jak puzzle. O, jakiś napis. Zaraz zobaczymy. No co, sama prawda. Nikt nie jest doskonały. Nikt nie wie wszystkiego, a nawet najlepiej dobrane i najpiękniej wypowiedziane słowa mogą gówno wnosić do tematu. Słoń mówi nam o tym, że nauczony swoim doświadczeniem i mając świadomość tego wszystkiego, postanowił sam dokładać kolejne elementy do swoich życiowych puzli. Ale intryguje mnie ta laseczka z kartką. Co ona tu ma napisane? Metus. Co to znaczy? To jakiś szyfr? Może od tyłu? Sutem. To raczej nie. Dobra, no nic. Później zapytam wujka Google, bo nie sądzę, że to jest przypadek. Chociaż, kto wie, może kręcili klip i nawinęła się jakaś typiarka z kartką, która nie za dobrze pisze po polsku, a chciałaby Mientusa. Uspokój się, bo tu o poważnych rzeczach jest nawijane, a ty pajacujesz. Nie usnę, układam na bitach mój własny świat jak puzzle. Nie słucham rad tych, którzy krzyczą, że czas zawracać. Wsiadam w bom, samą drogą. Jak mi mijają lata, puzzle niby jest nam. Dobrze wiesz, to je ułożę. Życie jest walką od dnia moich narodzin. Żaden ze mnie matematyka. To je ułożę. Życie jest walką od dnia moich narodzin. Żaden ze mnie... Hada, nie? Tak myślę. Na bank. Dobra. Matematyka, nie maratona w piłce. Choć nie były mi obce zdarte podeszwy i sińce. Wolałem latać z gołym tyłkiem wystającym z shortów, bo lepszy był ze mnie błazen niż orędownik sportu. W pracy mówili: Wojtku, po co ci ten hip-hop? Szczeniackie marzenia w zderzeniu ze światem zniknął. Mogłem odpuścić wszystko, nie. Klasyka, nie? Po co ci to? Weź się za porządną robotę, a nie pajacujesz. Nie ma to jak wsparcie od innych w dążeniu za marzeniami. Hip-hop, szczeniackie marzenia w zderzeniu ze światem zniknął. Mogłem odpuścić wszystko, nie przelewać słów na kartki. Bym wierzył w siebie tak jak oni, we mnie bym był martwy. Gaz, chudy, portfel, orzęczy. Na szczęście, drogi Wojtku, byłeś na tyle silny, że takie czcze gadanie innych nie zachwiało tą twoją wiarą w siebie. Niestety dobrze wiemy, że nie każdy tak potrafi, dlatego pozwolę sobie powtórzyć po raz wtóry. Jak nie pomagasz, to chociaż nie przeszkadzaj. Nawet właśnie takim durnym wmawianiem komuś, że z czymś sobie nie poradzi, czy czegoś nie osiągnie. Bym wierzył w siebie tak jak oni, we mnie bym był marra. Gaz, chudy portfel, brzęczy trochę drobny. Pierwszy mixtape i solówkę pisałem na starej nogi. Chciałem podbić całą polską scenę w stylu Cezara. Szybkie wejście z buta, weni, wili, wypierdalać. Żyję tym nadal, wkładam historię do rytmu. Jak cię wkurwia to co widzisz, to po prostu sobie oczy wydłub. Chłystku, chcesz mnie zatrzymać? O, jest kolejny napis. Kurwa, za jakimiś kratkami, czekajcie, bo widzę. Incogitantia. Czyli to jednak nie przypadek, ta laseczka z tymi kartkami. Incogitantia. To jest po łacinie. I to jest coś z myśleniem. Cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Kartezjusz. In z przodu sugerowałoby zaprzeczenie, więc to powinno być coś w stylu niemyślenie? Bezmyślność może. No nic, wrócę do tego. Nie ma się co zatrzymywać za pół godziny. Po prostu sobie oczy wydłub. Chłystku, chcesz mnie zatrzymać? Śnisz, prędzej odwrócisz do góry nogami grecki krzyż. Bo każdy mędrzec jest czasem... Nie wiem też... Kurczę, dzisiaj nic nie wiem. jak wygląda taki grecki krzyż? Ale zakładam, że skoro słoń mówi, że prędzej taki krzyż odwrócisz do góry nogami, niż go powstrzymasz, no to musi on być jakiś trudny do odwrócenia? Albo w ogóle nieodwracalny. Tak by pasowało, nie? Zresztą zobaczmy. Okej, wszystko jasne. Śnisz,
prędzej odwrócisz do góry nogami grecki krzyż. Bo każdy mędrzec jest czasem zwykłym głupcem, a słowa największego z mówców bywają puste. Nim urwie się mój hejnał i bezpowrotnie usnę, układam na bitach mój własny świat jak puzzle. Nie słucham rad tych, którzy krzyczą, że czas zawracać. Ciągnę tą samą drogą, mijają lata. Puzzle nim to jest nam, to przecież kto je ułoży. Życie jest płatką od dnia moich narodzin. Wszystkie negatywne myśli to niepotrzebny balast. Puszczam je w siną dal jak trumny na morskich falach. I okłamałbym cię mówiąc, że nie wiem. No i słusznie, ale dobrze wszyscy wiemy, że pozbycie się negatywnych myśli z bani nie jest takie proste. I czasem bez jakiejś terapii się nie obejdzie. Balast puszcza mnie w siną dal jak trumny na morskich falach. I okłamałbym cię mówiąc, że nie wiem czym jest marazm. I że nie byłem nigdy blisko, żeby się załamać. Lata temu w podstawówce nauczyciel od fizyki nade mną trąc japę, że w przyszłości będę nikim. Nie skończę na ulicy, już nic ze mnie nie będzie. Niestety nie dożył chwili, aby skumać, że był w błędzie. Ten stary zawsze... No, powiem wam, że szkoda. Wielka szkoda, że nie dożył tej chwili, bo fajnie by mu było powiedzieć w ryj, żryj to teraz. Moim zdaniem to jest niedopuszczalne i w ogóle powinno być normalnie karane. Bo jak człowiek, który jest odpowiedzialny, no dobra, to może troszkę za dużo powiedziane, który na pewnym etapie odgrywa dość istotną rolę w procesie kształtowania młodego człowieka, może w jego stronę w ogóle wypluć takie słowa, że jest do dupy, że nic z niego nie będzie. No, wywalałbym z roboty na wcześniej osobiście zbity pysk. Słoń się pozbierał, ja się pozbierałem i masę innych też się pozbierało, ale pomyślcie, ilu faktycznie uwierzyło, że jest nikim i do niczego się nie nadają. Niektórzy nie powinni być nauczycielami, bez kitu. To nie jest zwykły zawód, tylko powołanie. Zatem w tym miejscu dwumetrowe wiadomo co w wiadomo co pani historyczce z gimbazy, która z nieukrywaną nawet radością gnoiła mnie i jeszcze dwóch kumpli. Pewnie ci teraz przykro, że wszyscy trzej wyszliśmy na ludzi, co? Żryj to, o ile żyjesz. Nie będzie, niestety nie dożył chwili, aby skumać, że był w błędzie. Ten stary Belfer zawsze był bałaganiarzem, a w przeddzień śmierci wyczyścił swój gabinet i klasę. I słyszałem, że niektórzy ludzie czują, kiedy umrą. Miną taki szmat czasu, a ja myślę o tym w kółko. W pokoju umrą, bez kitu. Podobno tak jest, że to się po prostu czuje, że się odchodzi. I przyznam, że trochę mam nadzieję, że też tak będę miał. W sensie, że też będę wiedział, że to już niedługo, żebym zdążył wyczyścić historię tu i ówdzie. Taki szmat czasu, a ja myślę o tym w kółko. W pokoju półmrok, nie śpię już od 2 godzin. Życie bywa czasem ciężkie, więc nie będę mógł słodzić. Słońce powoli znów wschodzi na zaspanym... O, kolejny. Mendactum? Albo mendacium. Też nie wiem, co to znaczy, ale... mam taką samą czapeczkę. O, proszę bardzo. Już w niej zostanę, dla flexu. Powiem wam, że nie mogę się doczekać, aż sprawdzę te wyrazy z tych kartek. O, i jeszcze dopowiem, że wydaje mi się, że te słowa oznaczają jakieś takie negatywne emocje, czy coś w tym stylu. Bo zauważcie, mimo blura... Nieważne. Zakładam, że znacie teledysk. Zauważcie, że ona z każdą z tych kartek coś robi. W sensie, w jakiś sposób się jej pozbywa. Pierwszą zgniotła, drugą tą incogitantię spaliła, a tę podarła. Ciekawy motyw. Słodzić, słońce powoli znów wschodzi na zaspanym miastem. Powoli znów wschodzi na zaspanym miastem. Zanim nie przestanie, zanim nie skończę nienawidzieć te hałastre. Rychu zawsze ikona. Pomijając już poprawność językową słowa nienawidzieć. Ale ikona. Każdy chodzi na zaspanym miastem. Każdy mędrzec jest czasem zwykłym głupcem, a słowa największego z mówców bywają puste. Nim urwie się mój hejnał i bezpowrotnie usnę, układam na bitach mój własny świat jak puzzle. Nie słucham rad tych, którzy krzyczą, że czas zawraca. Ja to kurwa, nie dość, że mi gorąco w łeb, to jeszcze gorzej słyszę. Na bitach mój własny świat jak puzzle. Nie słucham rad tych, którzy krzyczą.
uczą, że czas zawracać. Mijają lata. Puzzle nim to jest nam. Dobrze wiesz, to je ułożę. Życie jest walką od dnia moich narodzin. Co tu dużo mówić? Zajebisty, dający do myślenia kawałek. Jak zwykle w przypadku Słonia na niczym się nie zawiodłem. Tekst, beat, flow, klip. No wszystko na wielki plus. Oczywiście sprawdziłem sobie też te wyrazy z kartek i mamy tak. Metus, sprawa rzymskiego, groźba. Natomiast tak ogólnie w łacinie szeroko pojęty strach i myślę, że o to tutaj chodziło. Druga w kolejności była incogitantia, czyli niepokój lub lekkomyślność. I ostatnie to było mendacium, czyli kłamstwo. Jak wspomniałem, w klipie Laseczka na różne sposoby pozbywa się tych kartek z tymi napisami, co w moim odczuciu ma nam dać do zrozumienia, że aby ruszyć do przodu i coś naprawić, powinniśmy pozbyć się z naszego życia tych rzeczy, tego strachu, niepokoju, lekkomyślności i kłamstwa. I w ten sposób rozpocząć proces palenia w pizdu tych mostów łączących nas z życiem i ludźmi, którzy nas po prostu niszczą. Zwyczajnie odciąć się od tego syfu i ruszyć naprzód po lepsze jutro. I tym pompatycznym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli ci się podobało, to daj lajka i suba. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, to linki w opisie. Zapraszam również na mojego Instagrama, gdzie z delikatnym wyprzedzeniem wrzucam zajawki najbliższych odcinków czy live'ów. Oraz na Discorda, gdzie przekonasz się, że nie jesteś takim zwyrolem, jak myślałeś. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!